Cześć i czołem, witam was kochane Asiorki w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest, słuchajcie, wasz ulubiony Bastek. No i słuchajcie, gramy w czołgi, jak to zwykle bywa w przypadku tej gry. Ostatnio poszło nam nawet dobrze, we wczorajszym czy poprzednim odcinku, jak widzicie, były 3 kile na koniec. I to był idealny moment, żeby skończyć odcinek. Bo 3 kile jeszcze razem z Bastkiem solidarnie to jest coś... To trzeba było takim pięknym zakończeniem odcinka zakończyć, ale to było nielogiczne, co powiedziałem. Dobrze. Ale pan się lał strumieniami uroli, myślę, że... No, to też. Nie było zajęło, nie było za. I było pięknie. Dobrze, Bastuś, to gdzie teraz? Chociaż wiesz co, to co powiedziałeś jest chyba lepszym tytułem. Jego od tyła, to od zadku. Od tego Kimezow. Także dzisiaj Basti, słuchajcie, dzisiaj mamy środę i Basti sypie żartami z rękawa po prostu. To gdzie jedziemy, przyjacielu? Dobrze. No dobrze. No, ja ostatnio zawsze jeżdżę na jedynkę, ale możemy jechać na F5. Nie trafiłem. Ty, ale gdzieś prosto, żeś na dół pojechał, jak kilka fałka. Do góry nie mieliby. Ty nie wiem, źle powiedziałeś. Jeden HP, grubo. Dobrze, Basta, to się nie zrozumieliśmy. Ty musisz ich zabić wszystkich teraz. Taranem go! Widzisz? Himmelsdorf. To jest Himmelsdorf 2. Przyjacielu, to zróbmy, odświeżmy tą trójkę moją, powiedzmy. Mogłoby sobie teraz spotery amerykańskie, więc zróbmy tak. Twoja zabaweczka pierwszej wody, widzę. To w kolejnej bitwie odpalamy Luxa. Ostatnio pojechałem na ten, na latajnię. Tam też na zerówkę wjechałem, nie? Tam na ten róg też tak trochę postrzelałem. No, dobra miejscówka była. I to były, słuchaj, szóste, ósme tiery, więc nabiłem chyba wtedy właśnie aż 44 600 uszkodzeń, nie? Kina żadnego nie miałem, ale dużo uszkodzeń. Tam jest ono, Tygrys pojechał i tak waliliśmy, nie? Ja się wychyliłem głupio na ten. Możemy. Wydam na K0, jak się uda. On jest mega szybki, więc powinno się udać. Tak, tylko z drugiej strony też są rezydencje. A i ten. No wiadomo, gdzie pojadą. Może być gęsto. Damy radę. Damy radę, przyjacielu, zobacz. Zawsze zostaje na radę. No. Kurde, no jaki mnie typ nasztaganuje, bez kitu. Żebym był przed tobą. I tra la la la, my tu zagrywamy sami.
prezydencja. Jadę z pomocą. Och, ty dziadu, no jak go miałem dobić? I teraz co, uciekamy? Nie ma co uciekać, trzeba atakować. To pojechał, jak to jedziemy? Nie uciekłem. O Jezu. Zobaczymy. Będziesz na boczku? Nie, gorzej. Basti, zasłużyłeś na zdjęcie. Uśmiechnij się. Strzelaj, Bastek. Lepiej to, że my wygramy to. Szczek leżał na tym. Na twojej... Ale widzisz, zapłoga antyczołgowa spoko jest. Nadaje się. Bastek utknął. Nie, nie chodzi, tu nikogo nie ma. Śmiechowo. Tak, że jeszcze nie mówię. Widzisz? Opłacało się ze mną grać. No i tak spoko gwiazdek zdobyłeś, pewno. Co jeszcze teraz? Była trójeczka. Miał być luksik, proszę. Zobacz jeszcze jedną rzecz, też po bitwie. Żeby robić perki załodze, to musi mieć 100%. Nie cała załoga, tylko może być jeden koleś, nie? Znaczy perki załodze? Świadczenie się leci po kolei. Jak dojdzie do 100%, to ci się pojawi koło załoga na taki plusik, wtedy wybierasz mu kolejny, tak powiem, doświadczenie. Bo właśnie mi się wydaje, że chyba w 100-150 mam załogi, które są na 3 osoby, są na 100%, a nie mogę perków, ale to zaraz po tej bitwie sprawdzimy. Znaczy te pierwsze podstawowe, one rosną na bardziej niż 100. Ale w ogóle nie mogę wybrać. Mam chyba 103%. No, musi się pojawić taki gdzie jedzie? Mam jechać na ten? No, przodem? Na środek? No przodem by było fajnie, ona wie. I do tego punktu jechać? Do tej pierwszej skałki, czy dalej? F, czy E, to będzie ryzykowne. Na F, gdzieś tam. F, no zobaczymy jeszcze, czy tam ktoś pojedzie, czy nie. Tam pojedzie większa ekipa, to możemy podjechać na upartego w sumie. Dobra, ja też tam pojadę za to. Na E. Och, da, jakaś niszczarawa. No, z tego mnie zwalili, z drugiego brzegu. Tak jak ciebie. Ty jeszcze jesteś ślepy. Jak... A, tak będę bił.
Myślisz artylerię? To masz uroczo. Nie. Strzelam. No, walała za tobą. Tagan? W niebo poleciało. Dobra, to dodajmy może piąteczki teraz. To też jest do ekspienia, więc trzeba korzystać. A, nie, poczekaj, miałem zobaczyć jedną rzecz. Te 150. Tak, bo mam dwie osoby, na jedna ma 103, druga mam trzy osoby, cztery osoby mam na 103%, ale nie mogę im dogłać perków. No nie, bo to ten pierwszy leci na 108, czy tam na 110, aha, no dobra. 110 jest w tym na tej jeszcze, może nie do. No to peszek. Nie ma, chciałem powiedzieć, ewidentnie taki plusik. Tak, tak, no wiem, bo już dawałem perki. I co, dać wszystkim kategorię broni na początek? Znaczy, ja tak często wiem, co tak robił, bo to się najdłużej zbiera, miało w 100%, najwięcej daje w sumie, bo nie są żarówki, ale na ciężkim to właśnie najlepiej robić. A potem dopiero zrobić na prawo, czy tam żarówka, na prawo najdłużej. No mam trolla, na tym nawet nie wiedziałem. Kaj śmigamy? Na dziewiątkę? No się ja dojadę, bo jestem w mega szybki, a ty to nie wiem. No jest szybki inaczej. Ale mamy podobne czołgi. No co za typ, mogę go ten? Jeszcze strzela na wywiad, ja mu dam. Tak się strzela. Strzela ogólnie, bo to idiota. On myśli, że ma lepsza celność, jak je rozgrzeje z lupą. Ale ja tak zawsze robię. Ej, no kurde. To się nie strzelał. Ja nie strzeliłem w niego. Ale on do ciebie. Poczuł mój strzał, Bastku. Możemy? A. Może minus jeden, ale spokojnie. No to co? Zabiję po prostu swojego, ale nie wiem, skąd to się nie liczy. Idiota. Dobra, mam fraga już. Do zrobienia. Nie, no bo najpierw blokował, a potem w ciebie strzelił. No to jak mojego kumpelka strzelać? A potem on się strzelił do ciebie, ja mu oddał. No i tak było, było. I zrobił nam się tytuł odcinka. Nie wolno strzelać do Bastka. Nie strzelaj do mnie. O Leśku. Jestem na zero. Mam jechać jak najbliżej skały, czy tam z drugiej strony? Nie, nie. Przyjm się tutaj na F9 maksymalnie, nie wychylaj się tam. Tu nikogo nie ma. W środku mogłem dostęp, muszę dawać tej strony. Ty, ja chyba Szachmana go zwaliłem. A nie była to 120? Nie wiem. Przeciwnie wygląda. A oka wyjedynka? Masz zielone światło, tylko nie daj się za. No, teraz mi mówisz? Skontowałem się, ale dupa. O, jeszcze tygrys. A skontowałem się do tej kawojedynki i nie odbiłem, bo jest za dużo ten. Zajść artkę.
Jaki koleś. A, moja szkoła. Fajnie to zrobił. Cześć, czy te ranuje? To było śmieszne. Najgorsze to właśnie z drugiej strony, tam widzi, że oni. Dobre to było. To było dobre. Twardziel, proponuję 7, przyjaciel. To ja zrobię tak i ten tytuł zmienię. Jak to było, Bastku? Ja go... No. Zmieniłem tytuł. Widzicie, chłopaki i dziewczyny, i ty, Danusiu, kochana, widzisz, próbowałem się kontować. U nas się tytuły same robią do odcinków. Kurde, dzisiaj pizza, Bastek, zaraz zrobiłeś mi smaka. Teraz, znaczy Monika ma teraz na kebaba, ja teraz tak, wiesz, o 10 po kebaba jeżdżę, nie? O, jaka ładna niszczarka. Jeszcze 10 tysięcy BMS. I masz coś na lufie, jakiś znaczek. No dobrze, gdzie jedziemy? A ty widzę, że ten trafił na drugi. Gdzie jeden na półka, a ty... Ja tam. Nie, tam. A gdzie? Tam. A to nie po to jedziemy? No w sumie. Ja tam pojadę. Możesz jechać na G5. G5. Też ryzykowne. Za tą skałkę tam? No wie, pięknie. Dobrze, pojadę ci. Co za idiot. To jaka ładna to niszczarka szwedzka. One są ładne, skubane. Nie wierzę w to! No spadłem, zaskoczyłem z górki i się rozbiłem. No nie, no nie wierzę w to. Czemu on się rozbił? Wiem, żeby gąska mu spadła, ale tak? No to jest skandal. I jak się zabiją, to powiedz, bo ja robię sobie miniaturki. Znaczy zdjęcie na miniaturki. Ojej, popnąć? Ale ta twoja niszczarka śmieszna jest. Gdzie tu są władze wejściowe do tego pojazdu? Nie, ale nie widzę w ogóle z tyłu. Chyba, że z tyłu ten taki mały. O, ding było. Ile przeładowujesz? 69.
Ale ty trafiaj, Bastek. Ja nigdy nie strzelam. Ty nie byłeś ty faktycznie, to tą nową, inną potrzebę. Powiem tak, no masz szansę nastrzelać fragów. Ale to może nie. Ale HP. Wiesz, masz 1000. Tam cieszę te 25 wyjeżdża do strzelania. Rzeczy tysiące na miserze. To wy... Wiesz. Teraz nie widzisz. Ty masz tam jakiś spotting, czy nic nie widzisz, czy jesteś jak hecer? Nie, no trochę lepiej niż hecer. Te 2-5 na prawo. Uuu, dźgnąłeś. Chyba wygrasz ten pojedynek. Ktoś jeszcze w niego strzelał inny. Brawo. A teraz idziemy na jednej... O, jeszcze tylko Bastek 7 czołgów. Też jadę. Musisz te 3 nabić 1000 na uszkodzeń. Stary, no co ci będę mówił. Ten love. Love, a już nie. Nie, to mi się rozmówiło. Nie ma na to czasu, on nie ma strzału. Przyjechał do ciebie. Ajajaj. Ale, Bastia, powiem tak. On cię bardzo efektownie go zwalił. Wskoczył ci na głowę. Ale no cóż. Wskoczył ci na głowę, przyjacielu. To co, jeszcze raz to samo? Ty musisz zaraz spadać, nie? Jeszcze za jedną bitewkę, może dwie i spadamy. To zagramy tą, a potem spróbujemy Shermanem jeszcze piąteczki. Może uda mi się wygrać w końcu, bo mam tak tragiczny bilans z tym czołgiem, że szok. Gdzie ósemki znowu? Gdzie mówię? Aha, mój tamtego tarany. Gdzie lecimy? Skorpion się bije z kołą. Bo ja nie znam tej mapy. Mogliby po ósemce spróbować. Ja by się na C8. A tu wiesz, tam wejść C8 czy D8. Dobrze. Efektowne wybuchy. Na tej mapce to żegałem z 5 razy w życiu. Za budyneczek podjadę. Aj, nie opylało się.
Ty, ale tu gorąco się robi. Tygrys tam, za tygrysem jeszcze tam w kierunku B2, B3. Nie szylej się tylko jak możesz tu uciekać. Nie! Co nie? Przewaliłem się na jego nogami. Chwilę driftowałem, ale... No nie! Kurde. To jest żenujące. Sobie leżę na brzuszku, kurde. Się miałem z obrażeń 600, no więc powiedzmy, że wychodziłem na zero, ale... Bad chat. Ten pomocy wzywa, no to cofnij się. Uuu, artyleria go ściągnęła, ale jazda. Nie, pali ciągle w tych. Też tak skoczyłem i wylądowałem na boczku. To też gruby, bo to nie jest bitwa do kapowania teraz, no. Oni powinni walczyć z tymi czołgami, a ten pan tygrys stoi. Ci zabrał fraga, no. Fraga nie, no po prostu mi się pierniczy, jak już jedno z dwóch na krzyż, to będę mieli flankować, a nie w kupie. Specjalnie jadę tak, żeby go flankować, to nie, to potem będę się okazuje, że nie z głowy.
Ooo, Basti. Ile nabijałeś damage'a? Brawo, Basti, brawo. To jeszcze jedno proszę i potem zwalniam cię do obowiązków domowych. Potem ci napiszę zwolnienie. Nawet nie wiem, ile było teraz gwiazdek. Dawaj, Bastusz. Kawę jedynkę swoją ciągniesz. Pamiętam, jaki byłem bogaty po tej sprzedaży tych wszystkich apteczek i naprawiarek. Ponad 2 miliony, teraz to 200 tysięcy. No tak, zostawię sobie te, żeby potem trzeba było tego odkupywać, tak? No jak odkupuję, czy powiedzmy wracam do jakiegoś czołgu, czy nawet firmy, że jak kupujesz, to powiedzmy radio, czy coś, to często to pasuje. Dobra, dalej, gdzie śmigamy? No, już mówimy i na chęci na Mordor. Ja nawet nie wiem, jak się to do magazynu wrzuca, kiedyś musimy powiedzieć. Przede wszystkim przed sprzedażą robię wszystko polskie grupy różne, gąski i tak dalej, ja, że podmienię na te stokowe, co są, które później sprzedają. No to ja będę robił za spotega teraz, tak? Kurde. Wyświeciłem. I co dalej? Ciopaj, za mnie się słuchaj. No Excelsior jest tutaj. To wieża mi się zacięła. Ale dałem dupy. Nie wiem, ale część był przyjemny. No właśnie nie. Brawo, Basti. Broni się jak lew, a nie jak mucha. To, ale nie, no dobrze się broniłeś, przyjacielu. Dobrze, to powiedz, jeszcze jedną bitwę, czy już lecisz? Nie, idę na ciepłą pizzę. Dobrze, smacznej pizzy życzę, mój drogi. I pożegnaj się. Ja też wam bardzo dziękuję za oglądanie i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.